To był błąd! Akcja złap gołębia. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzak Vlog. Dzisiaj was zapraszam na vloga, w którym wezmę was ze sobą na taką naszą małą sesję, którą chcemy zrobić z moim chłopakiem. Pomyśleliśmy, że zrobimy ją z okazji tego, że wchodzi Disney Plus do Polski i mamy taką zajawkę w ogóle na Star Warsy. Chcemy zrobić taką sesję zdjęciową ze Stormtroopersami. Zamówiliśmy z Anglii dwa właśnie takie profesjonalne stroje Stormtroopersów i w ogóle musieliśmy to jakoś na mega szybko przewozić, więc wzięliśmy jakąś firmę przeprowadzkową, która akurat jechała z Londynu do Krakowa i w ogóle przewozili nam to, więc hit. Więc zabiorę was ze sobą i zobaczycie, jak backstage'owo wygląda robienie zdjęć na Instagrama, kiedy ma się jakiś taki zamysł na sesję zdjęciową. Jeszcze nie wiem, jak to w ogóle wyjdzie, bo może się nie udać, ale mamy dosyć duże plany, więc here we go. Krokiem numer jeden będzie rozpakowanie naszych strojów Stormtrooperów, bo jeszcze ich w ogóle nie widzieliśmy, więc jestem mega podekscytowana. W teorii one powinny być bardzo dopasowane, a my wzięliśmy takie, wiecie, normalnie ze sklepu online i po prostu tam był zakres tylko wysokości, że tam 10 cm w przód, 10 cm w tył, więc może się okazać, że one będą bardzo luźne i będą bardzo słabo wyglądały, więc musimy to sprawdzić. Na razie są w takich pudłach i od razu już widzicie, że mamy broń. Będziemy chodzić z bronią, będziemy do siebie strzelać prawdopodobnie. W każdym razie tutaj są takie dwa duże pudła i to są chyba właśnie pełne stroje, plus każdy z nas ma swoją giwerę. Lateksowy kombinezon, w sensie on jest taki mega błyszczący. I jest też hełm! Ja muszę go jakoś bokiem założyć. No, o Jezu, jaki on jest wielki! Czy tu jest jakaś instrukcja? O, ale pokazują złe krok po kroku, jak to założyć. Wow. Chest and arms, scarves and ties, belt and helmet. To jest na tyle. Wow! Okej, wstępnie wygląda to w ten sposób. Tutaj jest podzielony jeden komplet, tutaj jest drugi i w ogóle wszystko jest takie plastikowe, ale dosyć miękkie. Natomiast zastanawiam się, jak naprawdę będzie się w tym chodziło. Dzisiaj będzie jakieś 25 stopni i pełne słońce, więc może się okazać, że się w tym ugotujemy, ale najpierw trzeba spróbować po prostu to założyć i zobaczyć, czy to pasuje. Dobra, krok numer jeden to założenie tego spandeksiku, ale jakby ja mam wrażenie, że to jest... To wygląda na wielkie, jakby nie. I co? Sexy. No bardzo. Mam teraz połowę ciała jeszcze bez nóg, ale zobaczcie w ogóle tą rękę, jakby jestem gigantyczna i trzeba było tutaj założyć tą rękawicę na tą część przedramienia, bo inaczej ze mnie spadało, po prostu to jest na faceta, to jest robione takiego, wiecie, kogoś zdecydowanie większego i jakby wyglądam w ten sposób na razie, ale podobny hełm dużo zmieni. W ogóle zobaczcie, że tutaj jest po prostu taka przyklejona folia, zielona folia, a tu jest trochę jakiejś gąbki i to jest zdecydowanie za duże, coś musimy tam upchnąć. Nie wiem, może założymy taką czapkę, wiecie, zimową czy coś w tym stylu, żeby po prostu zwiększyć obwód naszej głowy, bo jakby to nie działa. O, okej, ale z tym chyba, o, bo to się opiera na to i teraz jest trochę lepiej. Ale jeszcze nie mam broni. Jeszcze. Ale ogólnie jest super. Będziemy tak chodzić po mieście i ja już po prostu nie mogę się doczekać, naprawdę. Dobra, na razie zostanę tak w połowie tego stroju, żeby jak gdyby nie ubierać się cała, ale już widzę, że jak gdyby ruchy ręką są mocno ograniczone. I teraz pokażę wam tą broń. Uwaga, dym, dym, dym. O nie, jeszcze w kolejnej folii, nie, moje storm... Ooo! Chciałam powiedzieć, że moje stormtrooperowe rączki tego nie zrobią, ale... Wow! Okej, okay, wow. Prezentuje się w ten sposób. Jeszcze nie wiem, co się z nią robi, jak dokładnie się odbezpieczę i tak dalej, ale coś tutaj, no przynajmniej wygląda w ten sposób i jest tak...
Wygląda tak i jest naprawdę mega. Okazuje się, że mamy bardzo dużo rzeczy. Myśleliśmy w ogóle, że będziemy jeździć na hulajnogach, ale okazało się, że mamy raz, dwa, trzy duże torby plus jeszcze hełmy. Tutaj jest jedna torba. Tu są jeszcze paski, które chyba będziemy musieli jeździć do ręki. To jest kolejna wypchana torba. Tu jest jeszcze jedna torba i hełmy, więc jakby nie wiem, jak my to zrobimy. Ale ogólnie zaraz zaczynamy mniej więcej z 2,5-godzinnym opóźnieniem. Czuję się po prostu, jakbym szła coś sprzedawać, naprawdę. Mam tyle rzeczy. A my jeszcze nie zaczęliśmy zdjęć, nic nie zaczęliśmy. Dobra, właśnie wyszliśmy na naszą pierwszą lokację. W centrum, ogród Saski. I ogólnie, jak jest pełne słońce i świeci na ten ciuch, to jest bardzo gorąco. Dlatego, że jak widzicie, jest cały czarny, więc robi się cieplutko. Ale jest w ogóle mega dużo ludzi. Dobra, ja chyba, słuchajcie, założę już hełm. Na szczęście przewiewa mi przez te dziurki, więc nie jest aż tak gorąco, ale prawie nic nie widzę. Jeszcze się musimy ubrać, w ogóle nie wiem, jak to zrobimy. Jakby co, to przebieranie się przy placu zabaw, nie wiem, czy jest najlepszym pomysłem, ale na szczęście tylko mamy założyć zbroję, więc... Jaki to problem? Żaden. A few hours later. Okej, udało nam się założyć te stroje. Zajęło nam to pewnie z 15 albo 20 minut. I od razu chcę zaznaczyć, że są mega niewygodne i mój strój jest zdecydowanie nawet za duży i nie mogę chodzić. Więc te zdjęcia mogą być śmieszne. I teraz się odsunę i pokażę wam, jak wygląda całość. Ale no jest ciężko. Powiem tak, że to powinno być zdecydowanie robione na zamówienie. I dobra, zakładam hełm. Okej, mam. Nie widzę się, ale podejrzewam, że będę sztos. Nie wiem w ogóle, czy mnie słychać, bo ja... No, no właśnie, bo mi tak dudnie. Julka mi macha, że nie za bardzo mnie słychać. Mam nadzieję, że wygląda sztos. Ja się czuję bardzo sztywno. To był błąd! Żałuję! Tak bardzo tego żałuję! O Boże, no dobra, ale chociaż na zdjęcie, ale nie, naprawdę przejście w ogóle, gdziekolwiek. To jest masakra, tylko regret. Zdjęcie numer jeden to będzie zdjęcie, na którym chcemy grać w kółko i krzyżyk, bo ogólnie słuchajcie, zamysł jest taki, że pojawia się Disney Plus, a my do tego czasu się bardzo, bardzo nudzimy i robimy wszystkie rzeczy tak, żeby nam szybciej czas minął, więc tutaj będziemy próbować grać w kółko i krzyżyk na sobie, bo mamy idealne białe płótno, więc zaczniemy grać w kółko i krzyżyk, a potem zobaczymy, co uda nam się zrobić dalej, ale ogólnie bardzo cierpię, okazuje się, że ten strój to jest bardzo zły pomysł na Hobbita. Hobbici nie noszą stroju Stormtroopera, nie. Ale się spociłam. O, jest lepiej, no. O. Super. Ja już się dalej nie skrzydę. Dziękuję. Nie wiem, jak my wyglądamy, bo może źle wyglądamy. Zobaczcie na zdjęciu. To by byłaby ta podgięta, gdybyś ty miała ją w dół, a ty miał podgiętą. Bo będziesz miał najbardziej naturalną pozycję. Tak, ja ci pomogę z tą jogą. Prawie jak tablica w klasie. Wkraczamy na plac zabaw. Nie trzeba udawać.
Ja usiadłam. Jak? No jak byś usiadła? Wygląda jakbyście pierwszy raz na dwórze. Okazuje się, że bujanie się na huśtawce z tą stroną dupera jest trochę tak, jakbym się bujała pierwszy raz w życiu. Nie wiem, co się dzieje i nie wiem, jak to się robi, ale jest fajnie. Ale koncepcja to zdjęcie jest taka, że mamy być znudzeni, tak? Aha. Dobra. Yeah. No to nie schodzi. Jak to ma schodzić? Materiałem schodziło. Profesjonalnie na sesji używa się sprzętów tylko i wyłącznie służących do danej rzeczy, czyli na przykład koszulka do zmywania, markera ze zbroi z Stormtroopera. Serduszko moje! Fajnie trochę. Ustawka skończona i teraz przenosimy się na drugą lokację. Ale mnie to przeraziło. Teraz przenosimy się na kolejną lokację. Mam nadzieję, że jeszcze będzie światło, więc zobaczymy. I spróbujemy się przenieść w tych strojach. Teraz set nudy tak bardzo, że aż udajemy, że pleciemy coś z włóczki. Nie wiem, czy to się uda, ale babcia tutaj nam pomaga poudawać bardziej. No ale dobra, to my poudajemy, nie musi być. No, ale trzeba przewlekać, żeby skrymę. Było widać, nie? Zwalniasz. Też próbujesz? Nie, ja jestem gotowy do jedzenia już. U babci można znaleźć paluszki, ciasteczka. Można. Obiadek, zupę. Mogę herbatkę zrobić. Słyszę, jak wszystko mi trzaska. W sensie każdy rzep mi się otwiera teraz. Maruszka? Poproszę. Ej, serio, jak taka jest starość, to jest też niewygodnie. Set ustawiony na razie i teraz Paweł stara się złapać jak najlepszy kadr, światło, wszystko w zasadzie. Więc trochę to potrwa, ale przyznam, że jak już usiadłam i się rozsiadłam, to jest całkiem nieźle. Na zasadzie siedzę i jak się nie ruszam, to jest dobrze. To światło frontalne też robi fajną robotę, więc pytanie, które wolicie? A jeśli chodzi o... Teraz będę rozwiązywać krzyżówki, jako że nudy to bardzo duże, żeby ktoś coś takiego robił. Nogi bliżej siebie. Super. O, ekstra. Pomocy? No. Wydaje mi się, że ciutkie, ale jesteś za blisko. No, tak nogi bardzo blisko siebie. Delikatnie w boczek. No. O, to jest cute, bo masz nogi w powietrzu. Oj, rzeczywiście. Widać tą różnicę wzrostu. I po dziadkach skończył się dzień zdjęciowy numer jeden, teraz jest dzień drugi i będziemy robić zdjęcia z widokiem na Pałac Kultury. Jak widzicie, już się przebrałam w ten mój czarny strój ninja i teraz znowu będziemy zakładać tą zbroję. I ja po prostu, słuchajcie, mam poprzycinaną skórę od tych jak gdyby płytek plastikowych, więc zastanawiam się, jak to będzie dzisiaj, ale mam nadzieję, że jakoś przeżyję jeszcze, bo naprawdę się nie spodziewałam, że ten strój będzie o tyle za duży, że aż po prostu nawet nie będę miała jak chodzić, więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj. To jest nasz kadr, tutaj będzie piękny background, jakby tło, a my będziemy stać tu. I dzisiaj moim planem jest mniej chodzić w tej zbroi, a w zasadzie jak będę chodzić, to po prostu zdejmować tutaj nogi, bo to jest chyba coś, co najbardziej jakby boli, ale zobaczcie, jaki mam piękny widok. Oby się udało. Na razie stoimy na ulicy i czasami przejeżdżają auta, czasem jest ich więcej, czasem jest ich mniej, więc to jest też takie, że trzeba, wiecie, uważać na to, gdzie się jest, co się robi. Więc to jest tak, że staniemy, ledwo się ustawimy zaraz. Jedzie samochód, proszę usunąć. I właśnie jedzie samochód. No właśnie. Wyżej ręka trochę. O, super, świetnie. Ogólnie spoko w tych maskach jest to, że po prostu się stoi i nie trzeba się uśmiechać. I nawet mogę się patrzeć gdzie indziej. I tego nie widać. Podejście numer 2, zdjęcie numer 2, bo tamte już mamy, więc no to trwało ile? Z 15-20 minut? Jak już się człowiek ustawi, bo tak naprawdę jesteśmy tutaj co? Od godziny pewnie, zanim się ubraliśmy, ustawić kadry i tak dalej, więc to się może wydawać, że to jest taka szybka sprawa, ale okazuje się, że trzeba działać jak gdyby ze środowiskiem i z propsami i ze wszystkim. Matko jedyna, to pan ćwiczy?
Przesknięcie z pokrębie. Dobra, czekajcie, spróbuję zrobić tak jak na inspiracji. Dobry. Tak. Czy mogę zrobić z wami zdjęcie? No, pewnie, tak. Jak się jeździ na deskorolce w stroju? Ciężko. A to? Dobra. Teraz chcę cię mam bardziej potem. Teraz jest akcja łapania gołębi, słuchajcie, bo potrzebujemy do zdjęcia gołębi, a one są w innym miejscu, więc pojedziemy lajmem, mamy herbatniki i będziemy przekupować gołębie, żeby poszły razem z nami za jedzeniem, bo mamy kadr w tym miejscu, a gołębie są w innym. Więc jak gdyby akcja złap gołębia. Co myślisz, jak przeprowadzimy tak daleko? Tak po oku już powiem ten. Ja się mam Gosia. Dokładnie. Nie wiem, czy to się uda. No dobra, jak widzicie, jakimś cudem udało się, że gołębie akurat są w tym miejscu, bo z tamtymi się nie udało. W ogóle zadrapałam się tym czymś w twarz. Ale w każdym razie będziemy tutaj je wabić i karmić z ławeczki, jak starsi, nudzący się ludzie. Mamy? Dziękuję wam bardzo. Udanego podboju Imperium. I mamy teraz pewien problem, ponieważ pojawiła się para, która karmi gołębie nasionami słonecznika, a są one bardziej pyszne i kuszące dla gołębi niż nasze herbatniki najwyraźniej, więc teraz jakby gołębie poszły tam. A my siedzimy tu. Tu, a gołębie są tam. I jest to pewien problem. Andy Helm. Yeah. Karmiage. Sorry, can I have some, please? Thank you. Julia ma te, dawaj. Ale wchodzę. Teraz. Troszkę wolniej rzucajcie. A to udawaj chociaż. Dobra, udaję. Zaklinacz gołębi. Zaklinacz gołębi. Ale były chyba Dodo sami wpadło. Zasłużone herbatniki, połowa w nosie, połowa w ustach, ale one są naprawdę dobre. To ja panu zrobię. Pan dołączy. Tak, to muszę go włączyć dziada, bo to jest takie stare bydle. No. Dołączą? Tak? Okej, wydaje mi się, że gołębie mamy zaliczone. Wydaje mi się, że wyszło całkiem fajnie. Zrobiliśmy i zdjęcie, i filmik, i zdjęcie z ludźmi, i w ogóle. Teraz nie wiem, czy zdążymy zrobić jeszcze zdjęcie w łazienkach, ale musimy zrobić naradę grupową i zobaczyć, jak to wyjdzie. I gdzie jedziemy dalej, i co będziemy dalej robić. Jednak zadecydowaliśmy, że nie starczy nam czasu na zrobienie zdjęć w łazienkach, więc to, co mamy, jest dla nas wystarczające. I teraz czas usiąść przed kompem i zobaczyć, co nam wyszło. Mamy szybkie przeglądarko na laptopie. W topie i jak widzicie, wyszły sztos. Oczywiście jest milion takich samych zdjęć, prawie takich samych zdjęć, żeby wybrać to jedno najlepsze. Zawsze takie, słuchajcie. Ada, wiem, czego nie zamówiliśmy. Kawy. Kawusi. Kawusi. No i jak mamy te wstępnie przebrane zdjęcia, to potem przebieramy je jeszcze bardziej i jak gdyby, załóżmy, że nie wiem, było zrobione 2000 zdjęć, z tych 2000 zdjęć wybieramy, nie wiem, około 20-30 jakichś takich, które nam się podobają i potem z tamtych wybieramy jeszcze ostatecznie, nie wiem, na przykład 5 albo 6, które chcemy wrzucić, więc jest to taka potrójna selekcja zwykle i potem czas na obróbkę. Ta-da. Chłodne idziemy, czy bardziej w ciepłe?
prawda. Myślę, że chłony będą się bronić, bo macie czarno-białe stylówy. No w ogóle można właśnie więc pomyśleć można o takim... To kolorowe tło można wygasić, bo to nie wpłynie tak na tą fotę za bardzo. Ja w ogóle zdążyłam się do tej pory rozebrać, bo okazało się, że nie da się wytrzymać w tym stroju tak długo. Więc jak już wybierzemy te ostateczne zdjęcia, to właśnie obrabiamy je w programie do obróbki. I tutaj w zależności co chcemy, bo jeżeli to chcemy bardzo profesjonalnie, to jest Lightroom, Photoshop i w ogóle, żeby tak wszystko dopieścić, wiecie, co do ostatniego elementu. No i dopiero po tym, jak te zdjęcia są obrobione, to wtedy możemy je wrzucić na Instagrama, dodać opis i jest idealnie. Więc mam nadzieję, że taki vlog z naszej sesji zdjęciowej się Wam podobał. I pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Więc do zobaczenia tam. Dzięki piękne i pa, pa!